Oko mnie boli. Dobra, czas się ogarnąć. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Fontanny, czyli serii, w której odpowiadam na wasze pytania. Powiem szczerze, przed chwilą zrobiłem skan, no, chyba z 300 pytań. Wybrałem te najciekawsze, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zapraszam do pytań. Minrab XXX. Cześć, mam pytanko. Dlaczego pomija się niektóre tiery, na przykład siódme? Chodzi mi o bitwy typu twierdza, CW i tak dalej. Niektóre siódemki są wyjątkowe na swój sposób. T29, Szpach Panzer 1C, Chiri, Bulldog i można tak dalej wymieniać. Albo piątki, KW-ki, LCMX, Chefi, Panzer 4H i tak dalej. O czwórkach nie wspomnę, chociaż Matyldy i Hetzery pewnie by były topowe w jakichś twierdzach. Pozdrawiam. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy cofnąć się kilka dobrych lat wstecz. Dokładnie do roku 2010. Wtedy to powstał pierwszy turniej World of Tanks na 8 poziomach. Była to zamknięta beta, także naprawdę kawałek czasu. I właśnie wystartowano od 8 poziomów, nie dychy, bo wtedy nie każdy miał takie poziomy. Nie szóstki, nie piątki, nie siódemki, bo one wtedy nie były do końca zbalansowane, a na ósemkach było całkiem sporo ciekawych maszyn do wyboru. Wydaje mi się, że była to też kwestia przypadku, po prostu ktoś zdecydował, że zaczniemy od ósemek, potem ewentualnie wybierzemy inne tiery na turnieje. Także zaczęło się wszystko od ósemek i okazało się, że turniej był bardzo popularny i przyniósł Wargamingowi sporo rozgłosu na różnych stronach, że o, tutaj turniej i są nagrody w grze i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie po prostu był on ciepło przyjęty przez społeczność, szczególnie, że wygrała go polska drużyna i to na wszystkich serwerach międzynarodowych. Także ogólnie to właśnie od tego się zaczęło, no i potem starano się kontynuować ósemki, ale też testować inne warianty, a dokładnie szóstki i dziesiątki. Powstał kolejny turniej, w którym też uczestniczyłem, tak jak w tym pierwszym, ale tam do wyboru były właśnie szóstki, ósemki i dyszki. Tak akurat wyszło, że wszystkie te tiery były dość dobrze obsadzone. Sporo graczy także uczestniczyło w tym turnieju, jeszcze więcej niż poprzednio, bo wiadomo, więcej konkurencji i takie tiery. I okazało się, że także było to coś specjalnego, graczom się to spodobało i od tej pory starano się rozwijać właśnie tę koncepcję szóstek, ósemek i dziesiątek, ale jednak największą popularnością cieszyły się te ósemki, bo to od nich się wszystko zaczęło, także potem tylko kontynuowano te warianty, także powstały turnieje na ósmych poziomach 7.42 i dlatego też chyba tak już jest po dziś dzień, że właśnie przy tych trzech wariantach Wargaming został, bo są one po prostu w porządku. Szóstki jako łatwo dostępne, ósemki jako taki element przyszłości WOTA, od tego zaczęto, a dychy jako endgame, czyli taki końcowy etap naszej przygody z linią. Tak chyba tutaj to ktoś kiedyś wymyślił. Wydaje mi się, że tak, że to na pewno było dzieło przypadku. Gdyby ktoś na samym początku powiedział, zróbmy turniej na piątkach, to pewnie dziś też byłby to najpopularniejszy tryb taki turniejowy i tak dalej. No ale tak się nie stało, także tyle na ten temat, przechodzimy dalej. Depa w kostek. Czołgia Multi. Mówiłeś, że interesujesz się piłką nożną. Jaka jest twoja ulubiona drużyna i zawodnik? Już o tym wspominałem, to widać też czasami na filmach, jak noszę koszulkę Barcelony. Właśnie Barcelona jest moją ulubioną drużyną, a zawodnika wymieniać nie będę, bo konkretnego takiego ulubionego nie mam. Czy myślałem kiedyś o nagrywaniu FIFA? FIFA nagrywałem na swoim kanale, ale z uwagi na to, że nie mam teraz czasu na grę w wiele gier, to po prostu odpuściłem sobie FIFA, uznałem, że WOT jest ciekawszy dla mnie i dla mojego kanału i też wolę jednak WOTa po prostu. Kiemox, hej Multi, mam do ciebie pytanie. Jak sądzisz, czy czołg E25 będzie możliwy jeszcze do zdobycia? Jedni mówią, że tak, a inni, że nie. Jaka jest twoja opinia? A dodatkowo, jak myślisz, słusznie WG go wycofało? Więc
E25 do zdobycia na pewno kiedyś jeszcze będzie. Może będzie do kupienia, może będzie nagrodą w jakimś turnieju artystycznym, albo też umiejętnościowym. Cholerka wie, ale najpewniej będzie. Wargaming chciał zrobić z tego pojazdu pojazd specjalny. A czy wycofali go słusznie? No nie wiem jak to uznać, no mieli dwie opcje. Albo zostawiliby go w grze i byłby on po prostu, przesadzony. Mógłby popsuć grę na siódemkach, było go za dużo i był za dobry. Albo też, usunąć go, jeśli byłoby go jeszcze więcej, to wtedy dopiero zaczęłyby się z nim poważne problemy, a tak usunęli go, póki jeszcze się dało i nie niszczył on za bardzo całej gry na tych tierach, także zdecydowano się, że to będzie najlepsza decyzja, no bo inaczej musieliby go znerfić, a wtedy wiadomo co by się stało, płacz, hejt na forach i tak dalej. Zwroty kasy, a tego przecież WG nie zrobi, także zrobiono z niego drugiego typa 5.9, odcięto go póki jeszcze można było. Kolejne pytanie, Escort Destroyer. Mam do ciebie dwa pytania dotyczące konkurencyjnych dla WOTA produkcji. Dlaczego uważasz, że World of Warships ma słaby potencjał, gdyż kwestia ta już kilkukrotnie pojawiała się w twoich materiałach? Chciałbym, byś troszkę rozwinął ten temat, gdyż WoWs, wbrew temu co mówiłeś, jest grą bardzo dynamiczną. Okręty osiągają prędkość około 30-35 km, co daje co najmniej 50 km na godzinę prędkości, co jest zależne od klasy. W dodatku gra odpowiednikiem arty są lotniskowce, które wymagają od gracza czegoś więcej niż bezmyślnego klikania i modlenia się o RNG. O kurde, ledwo dałem radę. Także na początek chciałbym powiedzieć, że World of Warships to nie jest gra konkurencyjna dla WOTA. Konkurencyjną grą dla WOTA to jest Armored Warfare, War Thunder, siły lądowe. To jest po prostu kolejna gałąź wargamingu i dla nich większego znaczenia nie ma, czy grasz w WOTA, czy w World of Warships, byle byś płacił, a będziemy zadowoleni. Najlepiej grube miliony, abyśmy mieli kasę na budowanie sobie własnych wysp i stawianie kolejnych wieżowców. No ale dobra, wracając do twojego pytania. Napisałeś, że uważam, że World of Warships ma słaby potencjał. Tak? Niekoniecznie chyba powiedziałem, a jeśli tak, to się myliłem. Powiedziałem, że World of Warships jest grą słabszą. Dużo słabszą. Od WOTA. Ale na pewno nie, że jest bez szans na rynku. Znalazło już nawet swoich odbiorców. Niektórzy nawet wolą ją bardziej niż WOTA, ale jest to niewielki procent, ułamek. Także nie ma tutaj o czym gadać. Przy WOTie to World of Warships nie odniosło żadnego sukcesu. Takie są fakty. Liczbowo po prostu mówię to. Także WoWs nie jest złą grą, ale jest po prostu dużo, dużo słabszy i nie ma szansy, aby osiągnął nawet ćwiartkę sukcesu WOTa. Także o to mi tylko chodziło i to akurat jest prawda. Można się z tym nie zgadzać, ale liczby nie kłamią. Oczywiście, mówię to z całym szacunkiem do graczy, którzy właśnie grywają w tą produkcję. Jak najbardziej uważam, że jest to gra, która jest fajna, tylko że po prostu nie są to czołgi i tyle. I teraz drugie twoje pytanie. Czy uważasz, że samo istnienie takich produkcji jak Armored Warfare czy War Thunder pomaga Wargamingowi wprowadzić zmiany do swoich produkcji, by stały się bardziej atrakcyjne dla gracza? Na przykład poprawianie błędów i niedociągnięć, gdyż po zapowiedzi wprowadzenia do War Thundera tych kajaków, nagle jak spod ziemi wyrosła w World of Warships linia krążowników Royal Navy i rebalans niszczycieli marynarki Cesarstwa Japonii. Czy nie uważasz, że jest to obawa WG przed ucieczką graczy od ich produkcji? Samo istnienie tych gier nie pomaga Wargamingowi, ale nam, klientom, graczom, ponieważ
Dzięki temu mamy większy wybór, możemy grać w to, co akurat nam się podoba, możemy grać w to, co na przykład wymaga mniej wydanych pieniędzy, a mimo to gra się bardziej sprawiedliwie. No i po prostu możemy akurat mieć swoje preferencje co do konkretnego tytułu danej produkcji. No i co? Sam uważam, że na pewno WGS zawsze, jeśli będzie jakakolwiek gra, no będzie starał się zwrócić na siebie uwagę. I nawet jeśli jakaś gra nie jest zagrożeniem, to i tak lepiej będzie na wszelki wypadek dać jakiś tam fajny evencik, aby akurat gracze nawet nie mieli czasu zainteresować się nową grą, tylko siedzieli cały weekend grywając w pochmurny jesienny dzień w WOTA, zbijając gwiazdki i robiąc misje na WZ-a 111 albo T4-400. Tak tylko po prostu wymyślam teraz pojazdy, ale po prostu robili misje na coś. Albo wbijali nowe linie, tak jak powiedziałeś tutaj akurat World of Warships, krążowniki Royal Navy. Gdyby tego nie zrobili, na pewno część graczy odeszłaby na kilka dni może, aby testować tytuł ten świeży, ten nowy, a tak mają ciekawostkę w tej grze, którą już bardziej wolą i która im się podoba i w ten sposób zawsze jeszcze bardziej przyciągnie ich to do tytułu. Także nie jest to zagrożenie, ale zawsze potencjalna utrata klienta, także lepiej nie ryzykować i po prostu dać misję, drzewko, czy cokolwiek tam jest akurat pod ręką na ten moment. Także tak to wygląda. I oczywiście również Ciebie serdecznie pozdrawiam i życzę miłego grania w World of Warships, jeśli WOT nie sprawia Ci frajdy, bo jest to jak najbardziej zrozumiałe, szczególnie kiedy nie idzie nam, bo system chce nas udupić. Także lecimy dalej. Lolian, Siamulti, co myślisz o tym, aby wprowadzono do WOTA ogranicznik typów czołgów w bitwie, na przykład maksymalnie 4 tydeki, maksymalnie 8 czołgów ciężkich, maksymalnie 2 arty, maksymalnie 3 czołgi lekkie i maksymalnie 6 czołgów średnich. Na pewno byłoby to coś, kurde, ciekawego. Myślę sobie nawet o tym, że takich pytań za dużo chyba się nie pojawiało w przeszłości, a to wcale nie są głupie rzeczy. I tak na mój rozum to chyba nie jest trudne. No bo co to za problem wpisać w algorytmie maksymalnie 4 tydeki na tej maksymalnie na przykład może wylosować 2 arty w drużynie. To chyba nie jest nic skomplikowanego i nie wierzę w to, że firma nie poradziłaby sobie z takim wyzwaniem. Tylko po prostu pewnie tego nie chcą, aby potem nie było tak, że artylerzyści czekają 10 minut w kolejce, bo długo się czeka. Empo, mam do Ciebie pytanko odnośnie maratonów. Dobrze wiemy, że maratony są dla graczy starszych lub posiadających dużo czasu na grę i stąd moje niezadowolenie. Co sądzisz o tym, aby maratony były bardziej balansowane pod graczy nowych, posiadających mniej czasu na grę? Pozdrawiam. Mogę Ci z góry powiedzieć, że jeśli chciałbyś misję na czołg wyższego poziomu i aby ta misja była prosta, to nie masz nawet na co liczyć. To tak nie działa niestety w WOTie i zawsze, aby zdobyć coś lepszego, trzeba się bardzo namęczyć, napocić. Znam to, bo sam robiłem maratony, sam zdobywałem różne nagrody i zawsze wymagało to ogromnego poświęcenia czasu. Także jeśli mówisz o takich maratonach, no to one są raczej skierowane właśnie do graczy starszych, którzy akurat i tak mają czas na grę, ale na przykład grają w coś innego, a tak rzucają wszystko, kupują premkę na miesiąc i robią maraton na 8 poziom, ewentualnie kupują żetony, jeśli jakiejś misji nie wykonają daną nacją, bo jej nie posiadają, po prostu ją wcześniej olali, a teraz i tak już nie zdążą, więc tak to po prostu wygląda, a gracze nowi to raczej nie mają co szukać w takich maratonach, bo one są niewykonywalne dla takiego zwykłego gracza. No bo po prostu nie dość, że on robi tę misję wolniej, bo ma gorsze umiejętności. No niestety jest nowy, albo nie ma czasu, aby być dobrym graczem, albo też po prostu ma inne priorytety, tak? Więc raczej dla takich osób nie robi się maratonów. Dlatego też jeśli podkreślasz swój przypadek, kiedy to właśnie masz mniej czasów, no to niestety wtedy tylko WG
daje opcję kupienia pojazdu, co niestety jest trochę słabe, tak? No wiadomo, że nie to w tym chodzi, aby teraz nagle kupować premkę, która jest do wygrania w maratonie. Także niestety, jeśli narzekasz na to, to mogę ci z góry powiedzieć, że WG na pewno nic w tym temacie nie zmieni, nawet jeśli gracze by się zbuntowali, no bo to tak być nie może niestety, że coś jest łatwo dostępne albo za darmo. Za darmo to już nawet w ryja nie można dostać. No. I ostatnie pytanko. Beneklus Multi, co sądzisz o tym, żeby wprowadzić bardziej realistyczne efekty zniszczenia czołgu? Na przykład, gdy trafimy dużym kalibrem w okolicy jarzma działa, to działo odlatuje parę metrów w bok. Albo jak trafimy w jakąkolwiek cienką płytę, ta zsuwa się lub odpada. Bardzo te niedokładności mnie denerwują. Jak taki czołg przewrócony na dach, ma sztywną gąsienicę wiszącą w powietrzu. Wiem, wiem, WG pewnie robi coś takiego z 3 lata, ale chodzi o pomysł. Benek, wiesz, ja naprawdę chętnie zobaczyłbym te efekty, ale mamy tutaj kilka problemów. Pierwszy z nich to silnik graficzny, mocno przestarzały. Druga ważna rzecz to komputery graczy, które niekoniecznie mogłyby sobie z tym poradzić. Wiadomo, można byłoby to pewnie jakoś odznaczyć w ustawieniach, ale to byłaby kolejna taka opcja. Cały problem z WOTem jest taki, że on w teorii nie ma dużych wymagań i no niestety, jeśli chcą dodawać takie efekty graficzne, to zawsze będzie to problem dla graczy. Ja na przykład od bardzo dawna chciałbym zobaczyć na PC-cie efekty pogodowe, takie jak bitwy nocne, bitwy podczas tajfunu, deszczu. Te efekty, które były widoczne już na konsoli, są teraz dostępne, a na PC-cie jeszcze ich nie mamy. Właśnie przez te wszystkie ograniczenia i ja widzę tylko jedno rozwiązanie. Trzeba będzie stworzyć drugiego WOTa na nowym silniku graficznym, który będzie po prostu pod lepsze komputery, bardziej przyszłościowy. Także ja tak to sobie wyobrażam, no bo naprawdę od dawna chciałbym na PC-cie zobaczyć takie bitwy nocne i tak dalej, no to na pewno wtedy byłoby jak najbardziej możliwe. No i dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek fontanny. Mam nadzieję, że materia wam się spodoba. Chętnie poczytam, co wy o tym sądzicie. No, ja mówię, naprawdę liczę na to, że kombinują tam po cichaczu z WOTem 2.0. Takim naprawdę WOTem 2.0. Nie mówię tutaj o czołgach, ale o lepszej grafice i tak dalej. Bo lepsze czołgi to aż tak bardzo mnie nie interesuje. Byle tylko gra była sama w sobie bardziej dopracowana, lepsza. Nie tylko graficznie. I tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się już niedługo. Dzięki. Cześć.